Witajcie moi mili, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. Wita się z wami Nigrum oczywiście, no i kontynuujemy zwiedzanie przyuroczej świątyni Świętych Prochów. Tak, świątynia Wazylu, znana również z Dragon Age Inkwizycji, tyle że w trzeciej części tej cudownej serii nic już, absolutnie nic już nie zostało z tej świątyni. Więc tu mamy tak naprawdę okazję, żeby ją pozwiedzać. Bo naprawdę, jedyne co możemy zobaczyć w trzeciej części, jeżeli chodzi o tą świątynię, zakładając oczywiście, że to jest dokładnie ta sama świątynia, ale myślę, że jak najbardziej. Tu mamy jakieś jedno pomieszczenie. Okej, mamy jakieś... Wow, nowy quest. The Old Gods. Trzeba będzie jeszcze wrócić, zobaczyć, czy z Genitivi można o czymś pogadać. Mamy tu jakieś nowe scrolle. Banasto. A czy my tych zwoi nie mieliśmy zebrać właśnie? Zaraz zobaczymy. Moi mili, w Inkwizycji mieliśmy okazję zobaczyć po prostu to, co zostało z tej świątyni. A zostało naprawdę niewiele. Dobra, zadania. Zadania, zadania, zadania. Te drzwi tutaj na razie sobie zostawiłam, bo tutaj są jakieś komnaty, to jest główna sala, tam też jest sporo przejść, chociaż myślę, że może najpierw do tych komnat przejdziemy, bo to jest jedno pomieszczenie, a później do tej głównej sali na schody sobie wejdziemy. Dobra, co my tutaj mamy? Denerim. Forgotten Verses. Zapomniane tej wersy. Aha, znaleźć kogoś, kto może rozszyfrować dziwne zwoje. Znaleźć kogoś, kto je przetłumaczy. A brat Genitivi może? Myślę, żeby sobie poradził. Znajdź urnę. No właśnie. Znaleźliśmy ostatnio brata Genitivi. Teraz szukamy urny. Co do towarzyszy? A, to nowe zadanko, które dostaliśmy od Stena. Stena, jak jakiś czas tam wcześniej z nim gadaliśmy. Ogólnie rozmawialiśmy z towarzyszami, że trzeba będzie odnaleźć na polu bitwy miecz Stena, który zgubił. No właśnie. Dobra. Ale co do tych dziwnych zwoi, które tutaj zdobyliśmy, myślę, że brat Genitivi jak najbardziej byłby w stanie je rozszyfrować. Rozszyfrować? Kto wie? Zobaczymy. Ja bym jeszcze te chambersy tutaj sobie sprawdził. Aha! O, think again, kurde, klucza potrzeba. Dobra, przejdziemy sobie teraz tam. Ale wrócimy do brata Genitivi. Na szczęście nie zniknął nam. Zobaczymy, czy on może przetłumaczyć te zwoje. Jeszcze nie. Mamy tutaj kogoś, kto nam tą trudę. A, możemy mu powiedzieć, żeby wrócił do Denerim. To nic, z czym sobie bym nie poradziła. Tak, poradzę sobie, czy z tobą będzie wszystko ok. I haven't seen sign of anyone. You must be keeping them busy. If I hear anything strange, I'll be sure to hide. Oh, did you discover something fascinating within the temple? O, nie mamy tutaj żadnego tematu. No nic, szkoda. Myślałam, że można mu przekazać te zwoje, albo przynajmniej no, pokazać i zapytać, czy mógłby je rozszyfrować, ale widocznie trzeba będzie odnaleźć kogoś innego, kto je rozszyfruje. No dobra, zaraz przejdziemy dalej, tam mamy już przeciwników. Denerim. Po prostu na kogoś musimy się natknąć, nie ma opisane dokładnie gdzie, jak, kogo. Zobaczymy. Myślałam, że brat Genitivi byłby w stanie. Dobra, tu jeszcze coś z jakiegoś kultysty zostało. No i tak, mamy przejście prosto, w prawo, w lewo. O, może w prawo. Długim korytarzem sobie przejdziemy. O, proszę, jakiś upadły rycerz. O kurde, mamy tutaj... Wow, sylwerytu, ale 36 siły, to jest ciężki armor. Łuk, ale łuk. Łuk jest taki sam. Zaraz zobaczymy, czy Leliana ma lepszy łuk, czy jednak... No, Leliana ma lepszy łuk. Te w ogóle dagery to ja mogę wywalić. Kusze.
oko maga. Kurde. To jest piękne, ale 34 deksa to wymaga. Dobra, tu mamy lepsze buty. Dla Leliany. Dobra, srebrny pierścień. Aczkolwiek on nic nie robi, więc nie będę tutaj zapychać tego. Dobra, pozbądźmy się śmieci. Zbroja z sylwerytum. Kurczę, to jest dla wojownika. No dobrze, no nic. No dobrze, to nic. Dobra, tutaj to wszystko. No to lecimy teraz w drugą stronę. No i zobaczmy, co my tu mamy. Co to jest? Pronto! O cholera. Dobra. Jest. Ja nie mogę. Ale ogromny bronto. No nie spodziewałam się, że coś takiego tutaj mają. On siedział tutaj w tym pomieszczeniu. It's a trap. Uwaga, pułapka. Mnie też Morrigan zamroziła. Dobra, starożytne teksty. O, Scroll of Bannister. To jest to, co musimy zebrać. Chciałabym to zebrać, tą skrzyneczkę. Dobra. A, tędy. Okej, okay. Lodowe strzały. No to możemy to dać od razu dla Leliany. Okej, okay, to jest słabszy łuk. Wyekwipujmy Lelianę w lodowe strzały. Prywatne dokumenty. Aha, to będzie dobre dla kupców. No dobrze. A tutaj znajdujemy te zwoje, które są nam potrzebne właśnie przy innym zadaniu. Było zadanie dla tego kolektywu magów, tej organizacji, że musieliśmy znaleźć właśnie zwoje. Tutaj, te, które właśnie zbieramy i je im przynieść. Dobra. Very well.
slow. Dobra, jest. Uff, no było ciężko. Tutaj też był drugi mag w tym pomieszczeniu. Ale się udało. Morrigan jak zwykle ratuje sytuację swoimi czarami. Naprawdę, są mega potężne. Dobra, tu była skrzynka, ale z maga też coś. Aha, padło. Nie chciałam z Shale rozmawiać. Chciałam tą skrzynkę sobie sprawdzić. Okej, lodowe strzały. Pytanie, czy one się teraz dodały dla Leliany, czy... Właśnie nie. Nie, no to jej dodamy. Więcej. Dobra, myślę, że chyba wypadałoby wyleczyć. Impossible. Ask me anything. Indeed. No, I can't do that. Dobra, jest. Wypadałoby wyleczyć rany, żeby tutaj nie przeszkadzało to w walce. Dobra, tu przyszliśmy. Pytanie teraz... Czekajcie. Tu byliśmy. Stamtąd przyszliśmy. Tu weszliśmy. Tu nas nie było. Mag! Jest. Dobra, udało się. Mamy jakąś księgę. Okej, czekajcie, żeby się teraz nie pogubić. Dobra, tu nas nie było. Mamy jakieś zakurzone zwoje. Czekajcie, ten mag coś chyba jeszcze drobnął. Tak, miksturka. Dobrze. Dobra, idziemy dalej. Szukamy urny. Czekajcie, to nie jest... O, tu mamy klucz do tych komnat. Właśnie, bo do tych komnat trzeba będzie przejść. No dobra, jest. Mamy klucz. To już wiemy, dokąd iść. Dobra, no to wracamy się do tamtych komnat. Tak, no właśnie. My tu klucza szukaliśmy. No, pewno doskonale pamiętacie. Potrzebowaliśmy klucza. Tam się pojawili przeciwnicy za nami? Musimy iść tutaj. Chyba. Nie, tu są jakieś zamknięte drzwi, ale my gdzieś indziej potrzebowaliśmy klucza. Tam potrzebowaliśmy klucza, ale tu się też pojawili przeciwnicy. Dobra, wiecie co? Idziemy najpierw tam, gdzie potrzebowaliśmy klucza, tutaj też. Co prawda, może ten klucz otwiera wszystkie te drzwi. Oczywiście ja musiałam wybuchnąć tutaj. No nie! Co się dzieje? To mag! Ja nie mogę. Wczytaj ostatniego save'a, który był... Ja się zapisałam, mam nadzieję, tutaj przed tym. Ojku, no właśnie. Tak myślałam, że jak zdobędziemy klucz, to na powrót coś nam gra soczystego tutaj zafunduje. Nie może być łatwo, nie? Powrót nigdy nie może być spokojny. Mimo, że wyczyściliśmy drogę, idąc w jedną stronę, to na powrót zawsze coś twórcy muszą dorzucić. Dobra, niech oni tu podbiegną. Zrobimy to w ten sposób. Tego maga się trzeba pozbyć.
mi kurde już po Morrigan. Ojejka. Wszystko trzeba robić samemu. A, uciekaj jeszcze, uciekaj, uciekaj, uciekaj. A mnie riverzy będą gonić, naprawdę, no. Nikt nie może ich odciągnąć. A Max się jeszcze leczy, dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, Shell nie da rady już. To jest niewiarygodne, co tu się wyrabia. Dobra, sprawdźmy te drugie drzwi. Ja po prostu w to nie wierzę, naprawdę. Maga się trzeba pozbyć, to jest pewne, ale ona po prostu ciska jakąś burzą ognia, jakimś Armagedonem tutaj w naszym kierunku. Wszystko wybucha. Oni wybuchają, my wybuchamy. Giniemy. Taki jest rezultat. Co tu się wyrabia? Dobra, sprawdźmy te drugie drzwi. Wszystko jedno i tu są przeciwnicy. Impossible. Czyli ten klucz jest inny. To jest inny klucz. Nie da się od tego uciec. Dobra, przynajmniej maga się pozbyliśmy. Dobra, jest. Mamy to. Było ciężko. No, mag najgorszy tutaj ten. Najgorszy tutaj problem sprawiał. Ale się udało. Wszystko to robimy po to, żeby wrócić się z powrotem do drzwi, przy których już byliśmy. Co z bratem Genitivi? Skoro tutaj wrogowie się pojawili tak w ogóle. Zobaczmy. You're back. Have you reached the urn? Oh, did you discover something fascinating? Oh. No. Kurczę, szkoda, że nie można mu przekazać tych zwoi, pokazać mu, co znaleźliśmy. Dobra, teraz trzeba sprawdzić mapkę i zobaczyć, gdzie... No właśnie, nie tutaj, w drugą stronę. Tam. Tam były te drzwi. Jezus. Jakby tacy kultyści słabni, ale... No ta kobieta mag była naprawdę mocna. Dobra. Mamy to. Mamy tutaj jakieś skarby. O, klucz do głównej sali. No to już wiemy, dokąd iść. Dokąd iść. Nagrody i klucz, czyli potrzebowaliśmy klucza do drzwi, żeby wejść do pomieszczenia, gdzie znajdziemy klucz do innych drzwi. I to ma sens. To ma dużo sensu. Czy ktoś ma pas albo nie ma pasa? Nie no, wszyscy mają pas. Przy do obrony. Wszyscy mają dobre tutaj rzeczy. Dobra. Nic nie zmieniamy. Okej, okay, wracamy. Wracamy do głównej sali. I znowu na powrót 50 tysięcy przeciwników. Ech, nie tym razem. Zaś tam nas później czekają przeciwnicy. Tutaj za drzwiami. Widzicie? Już widzę te czerwone strzałeczki. Dobra, tu wolę się... Wiem, gra się też zapisuje. Jeśli gra się zapisuje, ja i tak wolę zrobić manualnego save'a. Mimo, że gra robi autosave. Ciekawa jestem, czy dotrzemy jeszcze w tym odcinku do urny. Dobra. Use the key! A, to mnie bardzo zastanawia.
No i Morgan mi wpadła. Nie, to nie pyknie. Co tu się wyrabiaj? Coś czuję, że ten ash raid trzeba będzie wyciągnąć. No właśnie. No właśnie, coś mi się wydaje, tutaj jeszcze demony są dodatkowo. Coś mi się wydaje, że te demony przywołuje mag. Trzeba będzie demony wyciągnąć i na chwilę się ich pozbyć tutaj. Chciałam skupić się na magu, ale mag stoi w takim miejscu. Stoją dookoła niego łucznicy i to jest problem. Bronią go. Przez co, zanim ja dobiegnę do maga, który dodatkowo mnie spowalnia za pomocą magii i ostrzeliwuje. Pytanie, czy Morrigan da radę aż tak daleko? Nie da rady. Aha, on rzuciło mnie i nie mogę się wyleczyć. Dobra. Shale, nie padaj mi teraz. Nie w tym momencie. Ja nie wierzę. To jest niemożliwe. Aha. Nie no, mag kultystów jest po prostu niemożliwy, a stoi w takim miejscu, że po prostu nie idzie się do niego dostać i go zabić. Moi drodzy, to będzie ciężkie przejście, naprawdę ciężkie przejście tej głównej sali. Mag stoi w takim miejscu, że naprawdę zanim ja do niego dobiegnę, on mnie spowolni czarami. Łucznicy zdążą mnie ostrzelać, a po bokach wychodzą jeszcze dwa demony, które zadają solidne obrażenia i są odporne na wszystko. Co istnieje? What does it want? Impossible. Dobra, pobuffować się. I am done. Enemies approaching. Another battle approaches. Może zdąży. Dobra. Jest mak. Maga się trzeba pozbyć. Jest. Czy się udało? Tak, tak, moi mili. Było ciężko, ale się udało. O dziwo, teraz mak zszedł na dół. A wcześniej trzymał się tych schodów ciągle. Ale się udało. O, wiecie, czasem tak wyjdzie, czasem tak wyjdzie. Zależy, zależy jak to wszystko się ułoży w czasie. Dobra, mamy palenisko. Mamy przejście dalej kolejnych wrogów. Trzeba znowu się zapisać. Bo jakbym teraz zginęła, to bym nie czytało sprzed wejścia do tego pomieszczenia. Dobra, Greenstone, już mamy inwentarz pełny.
Uff, dobra, co z tym paleniskiem? Zaraz zobaczymy. Ja bym wolała się najpierw, oj nie tutaj, tutaj. Wolałabym się najpierw zapisać po tych wydarzeniach. Dobra, sprawdźmy to palenisko. Okej. Dobra, podpaliliśmy. Podpaliliśmy palenisko. Myślę, że dobrze zrobiliśmy. Dobra. Morrigan, dawaj swoją burzę. Dobra, niech Leliana rozbroi pułapki. Mieliśmy balisty jeszcze. Nie wiem, czy moja postać rozbroiła sama tę pułapkę tutaj, tę linkę. Dobra, Shelly Morgan awansowali na... Awansowały, przepraszam, na kolejny poziom. Tu mieliśmy balistę. Dobra, jest, udało się. Dobra, tutaj mamy balsam, który daje nam ochronę. O, co mi widzicie? Tutaj była ta linka. Teraz nie wiem, bo sterowałam Lelianą. Dobra, to może zajmijmy się teraz levelowaniem. Możliwe, że moja postać sama to jakoś ogarnęła, naprawdę nie wiem. Dobra, zajmijmy się teraz naszymi towarzyszami. No i tak, no to na pewno damy tutaj dla Morrigan punkt w magię, punkt w siłę woli i myślę, że... Może jeden w kondycję, żebym miała więcej zdrowia. Może coś ognistego? Inferno, wow. Co prawda jeden punkcik. Co my tu jeszcze mamy? Ale dałabym jej to. Co prawda to tutaj jest ognista kula, może niekoniecznie będzie to jakiś super, ale myślę, że moglibyśmy pójść w burzę ognia. Shale. Dobra, na pewno w siłę. Na pewno tutaj. I myślę, że jeszcze damy w siłę. Co my tu mamy? Wow, zabójczy cios. O, przywracanie staminy dla wojownika. To brzmi świetnie. Z pasywka, bierzemy. Dobrze, moi mili. No to co, wchodzimy tutaj, tak? Zobaczmy. Tylko wolałabym się zapisać, również po tych wydarzeniach. Tutaj co chwilę trzeba się zapisywać po każdej walce. Bo tutaj może być... Można w każdej chwili zginąć. Może pojawić się jakiś mag? O nie. Co tu się stało? Mak, nie wierzę. No właśnie o tym wam mówiłam. Ci kultyści mają naprawdę przepotężnych magów. To się w głowie nie mieści. Jakie kurde oni inferno tutaj robią. To jest po prostu niewiarygodne. Dobrze, że ja się zapisałam. Wiem, grał, to save'uje, ale lepiej zrobić manualnego save'a i temu zaufać. Ja nie mogę. Najlepsze, że najpierw wyparowuje demon z nie wiadomo skąd, później wojownicy, a na sam koniec mag, który stoi gdzieś za drzwiami, po której ona po prawej stronie stała od wejścia. Morrigan, od razu ty rób swoją burzę. Nie trafi jej!
Nie wierzę w to. Kurde, nie trafiłam jej, nie trafiłam jej. Omsknął mi się paluszek na gałce i nie trafiłam jej. Nie. Nie. W lewo, za bardzo poszło w lewo. Moi mili, musimy zrobić to pomieszczenie w tym odcinku. Ja nie odpuszczę. Tego maga trzeba piekielnego się pozbyć. Co za piromanci, kurde. No tak, piromanci. Dobra, Morrigan. Działaj. Zamruś się, zamruś się. Jest, mamy to. Dobra, Morrigan. Padła. Gdzie ja jestem? Boże, ten wojownik zaraz mnie tutaj dobije. Shale, dajmy radę. Damy radę razem. Shale, poradzimy sobie. Dobra, jest! Mamy was. Pięknie. Następnie jeszcze gdzieś przed nami. Dobra, ale przynajmniej tych się udało załatwić. No, naprawdę jest ciężko. Kultyści mają bardzo potężnych magów. I bardzo potężnych wojowników z oburęcznymi mieczami. Uff, ale w nagrodę skrzyneczka. I trochę śmieci. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Kończymy w tym momencie odcinek. Patrzcie na to, mamy posąg Andrasty. Tak, to jest właśnie Andrasta. Mamy tutaj teraz dwa przejścia. Sprawdzimy je sobie w następnym odcinku. Zobaczymy w ogóle, jak wygląda mapka. No, jeszcze trochę mamy do zwiedzania. Moi mili, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli odcinek wam się podobał. Zachęcam was gorąco do komentowania. Dajcie znać, jak, jeżeli sami gracie, bądź graliście w Dragon Age'a początek, to jak wam się przechodziło ten etap, bądź jak wam się przechodzi, jeżeli gracie teraz. No, ja powiem wam, że tutaj ci magowie, tych kultystów są naprawdę potężni. Są naprawdę potężni. Jeszcze jak myślę, wojowników nie jest źle. Jak ich jest ich bardzo dużo, to jest naprawdę ciężko. Szczególnie jak są naprawdę takie no, kombinacje, że mamy jednego jakiegoś potężnego maga i paru łuczników, a jeszcze dodatkowo są tutaj demony, które też nie są jakieś takie, wiecie, wrażliwe zaraz na wszystko. No, jest ciężko. Zobaczymy, jak będzie przy samej urnie. Ciekawa jestem, czy przy jakimś, jakimś pomieszczeniu będzie czekać na nas na przykład boss. Albo na przykład przy samej urnie. Przed samą urną. Chociaż bardziej przy urnie to bym się spodziewała jakiejś zagadki, pułapki albo czegoś takiego, a kawałek przed urną w którymś z pomieszczeń spodziewałabym się jakiegoś bossa. No zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was gorąco do subskrypcji kanału, żeby niczego nie przegapić. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!